Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie wakacyjnej, która była dłuższa niż planowaliśmy, ale tak naprawdę nie planujemy sytuacji, która rządzi naszą uczelnią, która rządzi naszymi zajęciami, naszym krajem, a nawet całym światem. Postanowiliśmy kontynuować nasze dyskusje związane z pandemią covidową, z koronawirusem, zwłaszcza teraz, kiedy przyrost zakażeń jest taki duży i sytuacja okresowo wymyka się spod kontroli. Intensywna po godzinach chce Państwu dostarczać świeżych danych, świeżej wiedzy, świeżego doświadczenia, chociaż oczywiście tego doświadczenia nabywamy z każdym dniem. I tak jak było to przed wakacjami, tak i teraz chcielibyśmy, żeby miało to charakter bardzo interdyscyplinarny i odbywało się w atmosferze przyjacielskich rozmów. I proszę, niech was nie zmyli dzisiejszy nasz rozmówca, który nie jest intensywistą, nie jest anestezjologiem, ale jest w swoim spektrum zainteresowań zawodowych w stanie nam wzbogacić naszą wiedzę, nasze rozmowy. Bardzo mi miło, że wyraziła zgodę na uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu pani profesor Joanna Rymaszewska z Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia, która jest psychiatrą. I w związku z tym, że COVID to nie tylko problem somatyczny, ale to bardzo duże obciążenie psychiczne, chcielibyśmy z panią profesor właśnie o tym chwilę porozmawiać. Pani profesor, proszę nam powiedzieć, co COVID, czy my wiemy w ogóle, co COVID robi z naszym mózgiem, nas wszystkich jako społeczeństwa? Serdecznie Państwa witam i od razu na wstępie chciałam przyznać się do wielkiej sympatii do intensywistów, zwłaszcza, że psychiatria ponownie wraca w ramiona medycyny i biologii i neurobiologii, gdyż mamy coraz więcej wspólnych tematów, wspólnych zadań badawczych, które się przekładają i mamy nadzieję, że będą się przekładać na naszą praktykę kliniczną. Myślę tu przede wszystkim teraz o głębokiej stymulacji mózgu, skoro pan profesor zapytał o to, co się dzieje w mózgu. Ale wracamy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli COVID, a umysł. I tu pytanie było bardzo szeroko zakrojone, ponieważ obserwujemy i zmiany, które prawdopodobnie pod wpływem infekcji zachodzą również w centralnym układzie nerwowym i te mechanizmy, które sam wirus jest w stanie wywołać, stany zapalne, które również dają objawy namacalne, na przykład chociażby ze strony nerwów czaszkowych, które obserwujemy również. Mam te relacje ze strony samych lekarzy, którzy byli zakażeni i mieli ewidentne objawy takiej neuroinfekcji. Mówili o tym, że mieli mgłę w głowie, że mieli problemy ze skupieniem uwagi, ze złapaniem własnych myśli, zapominali podstawowych rzeczy, zupełnie jak na początku otępienia, kiedy ta pamięć świeża nas zawodzi. Na szczęście to są przemijające objawy, ale oczywiście teraz dopiero nasze doświadczenia z COVID-em pokażą nam, jakie będą długoterminowe też te konsekwencje dla naszego umysłu. A tu też zapytałeś o te efekty społeczne, więc oczywiście nasz umysł to też biologia, to też nasze emocje i interakcje, emocje związane z kontaktami z ludźmi albo z brakiem tych kontaktów, więc myśląc o tym, jaki wpływ ma COVID na zdrowie psychiczne, to możemy naprawdę mówić w nieskończoność i o przeżyciach, i o doświadczeniach indywidualnych, jak i społecznych. Tego, co obserwujemy, rzeczywiście jest ewidentny wzrost skarg i zgłoszeń pacjentów związanych z zaburzeniami lękowymi i z zaburzeniami depresyjnymi.
Te zaburzenia oczywiście mają różny charakter, bo są to też pacjenci, którzy wcześniej byli predysponowani do, albo mieli w ogóle już rozpoznanie i byli leczeni wcześniej. Teraz może dojść do nasilenia objawów, ale również to są świeże zachorowania, świeże reakcje, które niejednokrotnie już mają takie nasilenie, że wymagają interwencji zarówno psychiatry, jak i psychoterapeutów. A powiedz mi, Asiu, czy są jakieś statystyki? Myślę o takich statystykach zupełnie społecznych. Ilu procent osób covidowych mogą dotyczyć zaburzenia funkcji poznawczych czy zaburzenia psychiatryczne? No bo powiedzmy sobie szczerze, że wiemy, że prawie wszyscy mają gorączkę. Wiemy, że objawem bardzo patognomicznym, bardzo swoistym jest utrata węchu smaku. Moglibyśmy tak wymieniać, ale czy to są w ogóle częste objawy? Przyznam, że ja jestem słaba w matematyce i statystyk nie znoszę. Natomiast my popełniliśmy kilka takich badań na samym początku pandemii i również teraz kontynuujemy, takich ogólnospołecznych, które początkowo miały objąć medyków, a de facto później rozszerzyliśmy je na ogólną populację. I rzeczywiście ciekawe wyniki uzyskaliśmy. Tutaj panowie są zdecydowanie bardziej chronieni, jeśli chodzi o objawy ze strony zdrowia psychicznego, czyli mają troszeczkę mniej tych objawów lękowych, mniej objawów somatyzacyjnych. Natomiast i osoby w starszym wieku, to znaczy w starszym, nie mówię tutaj tylko o osobach powyżej 65, tylko im osoba starsza, tym ma mniej tego typu objawów, o których teraz mówimy. Ciekawe też było porównanie, które robiliśmy między właśnie medykami a osobami aktywnymi zawodowo, nie będącymi w sferze ochrony zdrowia, nie pracującymi w ochronie zdrowia. No i wypadliśmy tutaj słabo, bo tam ponad w tej naszej grupie zawodowej, tutaj oczywiście nie tylko to dotyczy lekarzy, ale i pielęgniarek, ratowników medycznych, wszystkich pracowników ochrony zdrowia, to ponad 60% respondentów, a grupa była bardzo liczna, bo kilkutysięczna, ponad 60% miało objawy właśnie z kręgu objawów lękowych, somatyzacyjnych i zaburzeń snu. To były dominujące objawy, które upośledzały również funkcjonowanie tych osób i wpływały ewidentnie na ich efektywność i samopoczucie. W porównaniu do tej populacji ogólnej, gdzie ten odsetek tych objawów takich psychopatologicznych był poniżej 50%, tam było 48 z ogonkiem. Także różnica była duża, ale to jest oczywiste, bo byliśmy narażeni ewidentnie na tą pierwszą falę i ten okres, kiedy cała ochrona zdrowia musiała się bardzo zmobilizować i oczywiście poświęcić swój czas i wysiłek, żeby pomóc chorym, no i w ogóle się zorganizować w tym całym chaosie. Teraz dominują, bo zrobiliśmy badania też tej drugiej fali, i teraz dominują troszkę inne objawy, to znaczy zaczyna być coś, czego się spodziewaliśmy, ale to jest niepokojące. Pojawiają się bardziej objawy depresyjne, takie postawy rezygnacyjne, troszkę takiej bierności, spadek takiej efektywnego radzenia sobie ze stresem, poczucie bezradności i braku wpływu na to, co się dzieje, co się wydarzy za chwilę, ponieważ no, to jest też zrozumiałe, że ten przedłużający się czas niepewności i brak takich ewidentnych szans na szybką zmianę sytuacji i powrót do normalności, no, powoduje, że te postawy się coraz częściej pojawiają i to budzi niepokój, to musi nas mobilizować jako terapeutów, żeby pomóc tym osobom, które rzeczywiście sobie już z tym nie radzą. A
jak to wygląda u samych chorych na COVID-19? Wiemy, że oprócz izolacji są oni narażeni nieraz na taką stygmatyzację wręcz ze strony społeczeństwa. I czy w przebiegu samej choroby obserwuje się jakoś więcej zaburzeń psychicznych? I czy są jakieś osoby, które są predysponowane do tego w jakiś sposób? To znaczy tak, jeżeli w zależności od przebiegu tego zakażenia, w zależności od objawów klinicznych, fizycznych, somatycznych, to też różne są reakcje chorych. Podobnie jak to bardzo wiele zależy od tego, jakie mają zaplecze, swoje własne zasoby, że tak powiem, adaptacyjne. Więc nie widziałabym tu specjalnie dużych różnic między osobami, które mają COVID, a osobami, które nagle chorują na jakąś inną chorobę, czy infekcyjną, czy inną chorobę somatyczną, która budzi dużo niepokoju i dużo niepewności co do wyleczenia. Są to absolutnie naturalne reakcje. Natomiast co ciekawe, obserwujemy, i to jest taka pozytywna informacja, że osoby, które przechodzą COVID później, zdecydowanie lepiej się czują, czują ulgę i czują, że mają szansę pomóc innym i jakby są, mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest, zabezpieczeni przed już tą infekcją, czyli są już bezpieczni, jeśli przejdą spokojnie przez ten okres. Więc tutaj bym nie wyróżniała jakoś wyjątkowo tych reakcji od reakcji osoby, która nagle się dowiaduje, że musi leczyć chorobę nowotworową, czy nagle się okazuje, że coś się dzieje bardzo poważnego, co wymaga takich interwencji lekarskich. No niestety to podejście teraz do korzystania z opieki medycznej jest rzeczywiście paradoksalnie mniejszy i pacjenci, to też obserwuję wśród osób, które na przykład boją się badać, bo mają objawy kliniczne, ale nie chcą w ogóle robić testów, ponieważ nie chcą być albo zamknięci, albo nie chcą być izolowani od bliskich, albo boją się, że będą w szpitalu i nie będą mieli kontaktu z innymi. Paradoksalnie te reakcje, takie wyparcia są teraz dość częste. To też jest oczywiście niebezpieczne i niepokojące. Sytuacja urodzin chorych. No właśnie, to jest kolejny temat, czyli tych relacji społecznych i bliskości bądź braku bliskości. To myślę, że dotyczy nie tylko osób chorych, bo jak ktoś już jest chory i ma określone objawy, musi się leczyć, to jakby tutaj znowu uruchamia się ten mechanizm takiego działania, że jest sprawa, jest akcja, należy ją rozwiązać. Natomiast u osób, które wymagają kwarantanny albo powiedzmy są objawy niespecyficzne i nie są wysyłane na testy, tylko mają się izolować od innych, to powoduje, że pojawiają się ponownie te, które wymieniałam, te wszystkie reakcje takie negatywne, które powodują, że brak tej mobilizacji, tego pozytywnego podejścia do procesu ewentualnie zdrowienia. Izolacja od bliskich lub obawa o życie bliskich to jest też coś, co każdy z nas przeżywa na co dzień i musi się z tym zmierzyć. I część osób powiedzmy nie ma takich umiejętności adaptacyjnych, żeby potrafić sobie poradzić w tej sytuacji i wyjść obronną ręką i zorganizować życie tak, by te kontakty mimo ograniczeń były zachowane. Bo przecież kontakt to nie tylko dotyk, oczywiście wspaniale, jeżeli możemy siedzieć bezpośrednio ze sobą, możemy przytulić mamę, czy możemy porozmawiać przy stole ze swoją babcią czy dziadkiem. Natomiast w tych czasach myślę, że nie każdy jest w stanie to zaakceptować, ale kontakt bezpieczny i dbanie o bezpieczeństwo tych najbliższych
no jest niezwykle ważne. Myślę, że powinniśmy o tym mówić i powinniśmy powtarzać to cały czas. My mieliśmy też kolejne badania, muszę się pochwalić tutaj naszymi doktorantami a propos SKN-ów i doktorantów, którzy mają wspaniałe pomysły. Jeden z naszych doktorantów wymyślił taką ankietę, która też było ponad 1000 osób wypełniło, która badała stosunek, znaczy poziom wiedzy na temat COVID-u w porównaniu do pewnych ewentualnie występowania pewnych objawów właśnie ze sfery zdrowia psychicznego. No i okazało się, pytania były trudne, sama wypełniałam tą ankietę i naprawdę łącznie z definicjami WHO i statystykami, w których nie jestem najmocniejsza. I ewidentnie tam wyszła wiedza i świadomość, poprawne wypełnienie tej ankiety o wiedzy, czyli wysoka świadomość tego, co się dzieje aktualnie i taka rzetelna wiedza, która nie wiąże się z jakąś eskalacją takich sensacyjnych informacji, tylko konkretna wiedza, którą mamy, oczywiście ona jest ograniczona, ale jednak o tym COVID-zie już trochę wiemy, wiąże się z zdecydowanie niższym poziomem i lęku, i właśnie tych objawów somatyzacyjnych, czyli takich, które często odczuwamy, typu napięcia, niepokoju, jakieś dolegliwości ze strony ciała, które de facto świadczą o dużym napięciu takim emocjonalnym i napięciu psychicznym. Więc wiedza naprawdę popłaca i chroni nas przed ewentualnymi problemami zdrowotnymi. Albo też przed różnymi dziwnymi komentarzami w kontekście szczepień przeciwko COVID, prawda? Najlepszym argumentem jest brak wiedzy, aby móc wypowiadać się w kontekście potencjalnych populacyjnych szczepień. I mam teraz, nie wiem, czy wy w ogóle wszyscy macie takie wrażenie, że wydaje się, że ugruntowana pozycja szczepień od kilkudziesięciu lat w tej chwili jest zachwiana przez szarlatanerię, która w społeczeństwie próbuje ludziom naprawdę zrobić wodę z mózgu. I dzisiaj sam odebrałem już dwa telefony od moich znajomych, którzy są nie medykami, ale ze względu na wykonywaną pracę mają zaproponowane szczepienia przeciwko COVID i oni sami są w tej chwili w takim wewnętrznym lęku, słysząc pewne medialne wypowiedzi, czy się szczepić, czy nie. Więc to jest idealne to, co powiedziałaś, że rzeczywiście poziom wiedzy pozwala również sobie radzić z jakimiś problemami emocjonalnymi. Posłuchajcie, tej wiedzy, tej informacji mamy teraz tak dużo i tak powszechny jest dostęp, że ciężko jest przesiać osobie, która powiedzmy, no, może jest, ma mniej czasu albo mniej sił czy mniej umiejętności, żeby wybierać tą wiedzę, przesiać i wybierać tą wiedzę rzetelną spośród tego chłamu, przepraszam, że tak się wyrażę, ale tego szumu informacyjnego, o, tak można ładnie powiedzieć. I ja sama byłam zaskoczona, my teraz mieliśmy zgłosić się na szczepienia jako tutaj środowisko naszego szpitala. I spośród wielu, wielu osób z personelu średniego, które jest świadome, to są ratownicy, to są pielęgniarki, no w zeszłym tygodniu zgłosiła się tylko jedna osoba. Także to ja się uśmiecham, ale musimy się bić w piersi, bo widocznie za mało jest takich programów z zakaźnikami, z epidemiologami, nie wiem, z osobami, które są w stanie tą wiedzę nam rzetelnie przekazać, żeby trafić do nas wszystkich, do naszego środowiska, no bo jeżeli nasze środowisko tak reaguje nieufnie, no to co dopiero osoby, które nie są związane z medycyną, z nauką, nie mają dostępu do nowoczesnych jakichś ostatnich wyników badań czy publikacji naukowych. To niepokojące jest oczywiście, ale no taki jest przywilej i przekleństwo naszych czasów. Ja uważam, że znaczy sama ze sobą walczę i z tym właśnie szumem informacyjnym, nie oglądając w ogóle telewizji i tylko przeglądając nasze bazy naukowe,
nie szukając żadnych informacji tak zwanych popularnych, żeby jakoś się nie zanurzać w ten świat informacji niesprawdzonych. Myślę też, że kontrowersyjne informacje zawsze przyciągają więcej widzów. I zawsze tak było, tylko teraz no media i dostęp do internetu powszechny pozwala osobom, które właśnie niestety żyją w troszkę odmiennym świecie od rzeczywistego i bazują na swoich jakichś takich wyobrażeniach, ich dostęp jest nieopanowany i to jest też bardzo ciekawe zjawisko, ale to jest pytanie do socjologów, do nie wiem, do kogo jeszcze, do jakichś naprawdę mądrych głów, które by wymyśliły, jak to zrobić, żeby troszeczkę to opanować i spowodować, żeby ludzie zaczęli tak myśleć o realnym świecie, a nie tylko o tym, co można bezkarnie przekazywać innym przez internet. Myślę, że to jest temat rzeka i w zasadzie moglibyśmy się umówić na kolejną rozmowę, ale wracając do naszego covidowego tematu, myślę, że to jest pytanie ważne dla nas wszystkich, bo już wiemy, że negatywne emocje w zasadzie towarzyszą nam wszystkim na co dzień, zwłaszcza chorym, rodzinom, ale kiedy powinniśmy się zaniepokoić, że jednak to nie jest normalna reakcja i że jednak powinniśmy się zwrócić o pomoc? Kiedy powinniśmy zwrócić na to uwagę? No to pytanie jest bardzo uniwersalne, bo dotyczy w ogóle naszego funkcjonowania, nie tylko w COVID-zie. Kiedy jest ta granica i oczywiście gdzie leży granica między normalnym, naturalnym zamartwianiem się, czy taką obawami przed nieznanym, a już taką psychopatologią, jak my to mówimy, czyli tym, czym możemy się już zająć jako terapeuci. Ta granica oczywiście jest bardzo indywidualna i czasami zatarta, ale generalnie mówimy o tym, że to nasilenie czy niepokoju, czy objawów właśnie z kręgu bardziej depresyjnego, lękowego, czy zaburzeń snu, które mamy w sposób naturalny teraz, bo każdy może gorzej spać, jak coś usłyszy albo zaczyna się czymś niepokoić, to jeśli te objawy czy te zjawiska, te emocje, które przeżywamy, zakłócają nam naturalny taki rytm funkcjonowania i powodują cierpienie, powodują taki duży dyskomfort u nas, w nas samych albo też w relacjach z najbliższymi, czy to w domu, czy w pracy, bo to przecież teraz też środowisko pracy jest bardzo zmienione i też tam bardzo dużo czasu spędzamy. Więc jeśli takie zakłócenia są i dają taki duży dyskomfort, to wtedy zawsze warto sięgnąć jednak po pomoc, zasięgnąć rady, niekoniecznie psychiatry, jeśli ktoś ma zaufanego swojego lekarza, nie wiem, kardiologa, czy lekarza rodzinnego, czy chodzi do endokrynologa, który go zna od 100 lat, to wystarczy zacząć rozmawiać na ten temat i wtedy się troszeczkę to może wyjaśnić, czy potrzebujemy takiej pomocy, czy nie. No, wzrost stosowania leków uspokajających, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych jest rzeczywiście imponujący. W naszych badaniach wyszło, że to jest około 13%, ale w badaniach takich przeprowadzanych przez inne ośrodki, to te wskazania są nawet do 30%. No to jest wskaźnik bardzo niepokojący, chociaż z drugiej strony być może zrozumiały, no bo w sytuacjach właśnie takich problemów no po prostu częściej sięgamy po pomoc. Nie ma niestety, a powinny być też wskaźniki dotyczące częstości korzystania z pomocy psychoterapeutów, bo tak naprawdę to nie tylko leki, prawda, w tej sytuacji mogą nam pomóc, no ale tutaj jest gorzej z tą statystyką. No ten wzrost jest naprawdę imponujący. I czy możemy w zasadzie się zacząć zastanawiać, czy w przypadku zaburzeń psychicznych związanych z pandemią COVID-19 być może jest tak, że leki są jakoś bardziej potrzebne
niż w przypadku takich, powiedzmy, standardowych zaburzeń? Czy prawdopodobnie jest to kwestia właśnie braku statystyk odnośnie tego, czy ludzie korzystają też z psychoterapii? Jak ta sytuacja wygląda? No, na pewno nie ma tych statystyk rzetelnie prowadzonych odnośnie psychoterapii i wsparcia psychologicznego, dlatego że no, statystyki albo opierają się, te, które zacytowałam, albo opierają się o na przykład badania ankietowe, takie jak myśmy przeprowadzili, albo o informacje z NFZ-u czy z aptek po prostu. Więc no, niestety one mówią o suchych faktach, a nie do końca odzwierciedla to rzeczywistość, jak każde niestety statystyki, które nie są bardzo dokładnie prowadzone. Wydaje mi się, że na pewno jest wzrost i na pewno jest zwiększona potrzeba korzystania z takiej pomocy. Natomiast musimy o tym mówić, o tej psychoterapii, dlatego że to są najbardziej takie pozbawione objawów ubocznych i kosztów somatycznych również rodzaj wsparcia, który w sytuacjach łagodnych, zaburzeń o łagodnym nasileniu bywa naprawdę nieoceniony. Niestety nie wszyscy... U ludzi jedzą alprazolam, jedzą SSRI-e. Co jedzą? No niestety benzodiazepiny, niestety, no bo to są bardzo skuteczne leki, prawda, ale tutaj zawsze się boimy tego uzależnienia i ten lek, który wymieniłeś, alprazolam, lorazepam, to są leki, które są bardzo skuteczne na tu i teraz, gaszą szybko na parę godzin ten silny niepokój, ale no niestety też potrafią uzależnić i potrafią się przyzwyczaić ludzi do siebie, użytkowników, i to budzi nasz spory niepokój. SSRI-e tak, ale też inne leki przeciwdepresyjne, jeśli rzeczywiście ktoś potrzebuje tego wsparcia farmakologicznego, to mamy już to portfolio leków przeciwdepresyjnych bardzo szerokie. Przypomnę, że właściwie większość, jeśli nie wszystkie, może poza jednym wyjątkiem, który mam na myśli, czyli bupropionem, wszystkie leki przeciwdepresyjne również działają w takich zaburzeniach lękowych czy lękowo-depresyjnych, które teraz najczęściej obserwujemy. Bo te reakcje adaptacyjne, zaburzenia adaptacyjne czy zaburzenia snu też bezpiecznie mogą być bezpiecznie i długoterminowo wspierane tymi lekami, bo każdy, jak wiecie, pamiętacie, te część z tych leków ma dobre działanie też nasenne, wyciszające, przeciwlękowe, no i są o tyle bezpieczne, że możemy sobie spokojnie kilka miesięcy te leki stosować. A tak może kolokwialnie mówiąc, jak wygląda kwestia teraz dostępu do lekarza psychiatry? Czy większość lekarzy pracuje zdalnie, poprzez Skype'a, czy normalnie te wizyty się odbywają stacjonarnie? Jak to obecnie wygląda? Dostęp do psychiatry zawsze był bez skierowania, nie ma problemu, jeśli o to chodzi. Natomiast rzeczywiście większość poradni przeszła na tą pracę zdalną. I tutaj od możliwości poradni albo to są wideokonsultacje, albo telekonsultacje. I o tyle, o ile kolejna wizyta, jeśli znamy swojego pacjenta, to możemy rzeczywiście skutecznie tą wizytę przeprowadzić nawet przez telefon, bo i słyszymy jego tembr głosu i znamy jego jakieś problemy, które mamy w dokumentacji, więc możemy nawiązać do nich i zorientować się, co się dzieje. O tyle pierwszorazowe wizyty, no to rzeczywiście powinny być. Z tego co wiem, większość gabinetów prywatnych jest dostępnych bez problemu na żywo i oczywiście też online. Natomiast w poradniach bywa różnie, ale nie ma też takiej sytuacji, że ministerstwo zamknęło poradnie i mamy tylko teleporady. To wszystko zależy od danej jednostki. Także dostęp jest. Psychoterapeuci też prowadzą, u nas na przykład w poradni
nawet w tym najgorszym okresie, kiedy rzeczywiście była klinika zamknięta dla pacjentów, poza oczywiście przyjęciami na oddział stacjonarny, były zamknięte oddziały dzienne, co było dość dużym dla nas, no, dużym utrudnieniem, a dla pacjentów rzeczywiście no, bardzo to było niekorzystne dla osób, które korzystają z tej długofalowej takiej bardziej psychoterapeutyczno-społecznej formy wsparcia, to nawet jak wtedy były zamknięte, to pacjenci oczywiście się do nas zgłaszali, my byliśmy cały czas do dyspozycji, a teraz zarówno na żywo mogą przyjść szczególnie pierwszorazowi pacjenci, jak i poprzez tą telemedycynę, która nam się kiedyś wydawała nierealna zupełnie, szczególnie dla psychiatry. A teraz się okazało, że właśnie najłatwiej psychiatrze prowadzić chyba teleporadę, no bo de facto każda inna specjalność musi dotknąć pacjenta. A zdarzyły wam się hospitalizacje covidowe? Albo słyszałaś o tym, żeby te, nie wiem, czy żeby na przykład covid zaostrzał tak stany lękowe, albo pojawiły się zaburzenia psychotyczne, schizofrenii na przykład u pacjentów, które zostały wywołane właśnie tą sytuacją od pół roku? Wiesz, no, nawet teraz mamy na oddziale młodego człowieka, który po raz pierwszy, u którego się rozwinęła taka mania psychotyczna po infekcji covidowej, którą przeszedł zresztą bezobjawowo i dopiero później się okazało, że przeszedł COVID, dlatego że jego rodzina zachorowała i musiał być hospitalizowany, z dość ciężki przebieg. Natomiast ja bym tego do końca nie kojarzyła z tym, że to z powodu COVID-u bezpośrednio, tylko to jest taki trigger efekt, prawda, że sytuacja, powiedzmy, każde wydarzenie stresowe, zarówno w sensie społecznym, jak i dla organizmu, które wywołuje jakieś zmiany, powoduje, że mogą ujawnić się zaburzenia, które gdzieś tam w tle drzemały, tylko się nie ujawniały. To jest jedna grupa pacjentów i rzeczywiście tacy pacjenci się pojawiają. Ja bym na razie nie mogę powiedzieć, że to po-covidowa mania psychotyczna, natomiast no, ewidentnie czasowo jest powiązana, więc ten trigger efekt był. Mieliśmy też pacjenta na samym początku, to był marzec, kwiecień, maj, zresztą opisaliśmy go też jako przypadek kliniczny w czasopiśmie międzynarodowym, który też nigdy wcześniej nie chorował i u którego rozwinęła się taka depresja psychotyczna. Pan nie miał COVID-u, nie przeszedł COVID-u, ale był przekonany o tym, że on jest tym pierwszym człowiekiem we Wrocławiu, który rozpoczął tą infekcję i był przekonany, że to jego wina i że wszyscy chorują, bo on rozsiał tą infekcję i był, no, to była depresja psychotyczna ewidentnie z takimi urojeniami, poczuciem winy głębokiej, niereformowalnej. Oczywiście się udało to pana wyprowadzić, ale po kilku miesiącach naprawdę takiej intensywnej pracy i psychoterapeutycznej, i oczywiście farmakologią też się tutaj posiłkowaliśmy. Także takie dwa przypadki akurat, oczywiście tych przypadków jest więcej, ale tak bym mogła je zacytować. Ponieważ wspomniałaś o tym, czy w zasadzie wypłynęło to z naszej rozmowy, że ta sytuacja z COVID-em może być triggerem do powstawania różnego rodzaju zaburzeń. My bardzo interesujemy się występowaniem majaczenia pooperacyjnego, czy majaczenia w intensywnej terapii, czyli tego na podłożu somatycznym. I czy są jakieś dane właśnie, które powiedziałyby, albo jak myślisz, czy COVID może być czynnikiem wyzwalającym, czy może być czynnikiem predysponującym do występowania majaczenia? Czy to jest tak anegdotalne, że w ogóle nie należy się tym zajmować? Wiesz co, wydaje mi się, że jak każdy czynnik zakaźny może, jeśli dojdzie do infekcji centralnego układu nerwowego bezpośrednio albo pośrednio poprzez wpływ na całą kaskadę tą metaboliczną, powiedzmy neuroprzekaźnikową, to może doprowadzić do takiej sytuacji, więc wydaje mi się, że tak, aczkolwiek
takich statystyk znowu albo doniesień bezpośrednio nie ma, jest bardzo, bardzo mało takich informacji na razie co do tych konsekwencji w tej biologicznym aspekcie psychiatrii, zaburzeń psychicznych, ale myślę, że coraz więcej doniesień się pojawi, więc no, zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest, ale nie wykluczałabym bezpośredniego wpływu. Dużo uwagi, pani profesor, poświęciliśmy pacjentom bezpośrednio zarażonym COVID-em. Natomiast ja mam pytanie, jak ta infekcja wpływa na personel, który zajmuje się tymi pacjentami, szczególnie tymi pacjentami w najcięższych stanach. Wiemy dobrze, że ta śmiertelność pacjentów przyjmowanych do oddziałów intensywnej terapii jest ogromna. Ten personel na co dzień na dyżurach widzi umierających pacjentów. Czy zauważyła pani, ten personel medyczny jakoś częściej sięga o pomoc w ostatnim czasie? No właśnie, nieoficjalnie to tak, natomiast dlaczego mówię nieoficjalnie, bo jak to rezydent rezydentowi i lekarz lekarzowi, czy tam pielęgniarka coś szepnie i tak dalej, że potrzebuje pomocy, to tego typu zgłoszeń tak zwanych szeptanych mieliśmy całkiem sporo, chociaż sądziliśmy, że będzie więcej. Najpierw się zaczęło od oczywiście szpitali zakaźnych na wiosną i tu uruchomiliśmy taki program, który no, nie znalazł zbyt dużo odbiorców, bezpośredniego kontaktu e-mailowego i telefonicznego do psychiatry i psychologa dla właśnie zakaźników. Więc pomoc nieformalna, jak najbardziej tak, ale taka bardziej sformalizowana, że my tu oferujemy, to zdecydowanie nie. I w drugiej fali było bardzo podobnie. Być może to wynika z tego, że ludzie po pierwsze nie chcą wprost mówić i jakby definiować sobie ludzie, to znaczy lekarze, pielęgniarki, ratownicy, nie chcą wprost mówić, że mam problem i muszę właśnie rozmawiać z psychiatrą, bo jak porozmawia nieformalnie, jak kolega z kolegą, no to jakby tego sprawy nie było, tylko coś tam sobie pomożemy, prawda? Bez zakładania dokumentacji i innych formalności. Więc troszkę takiego wyparcia chyba jest. Troszkę pewnie takich obaw, że coś wypłynie i się przyznamy do słabości, czy staniemy się bezużyteczni albo stracimy w oczach swoich przełożonych. Więc opór taki, znaczy ja myślę, że to jest opór, bo tych nieformalnych potrzeb jest dużo. Natomiast oficjalnie ta zgłaszalność, którą też oferowaliśmy od października ponownie wśród personelu szpitali w ogóle wrocławskich, to ta zgłaszalność była znikoma. Mimo tej oferty, która zapewniała też anonimowość, no ale może jednak jest więcej takich obaw. Wydaje się, że żyjemy we współczesnym świecie, gdzie pójście do terapeuty nie jest niczym złym, a może jednak budzi pewne emocje właśnie wśród też personelu medycznego. A szkoda. A czy na podstawie tych nieformalnych rozmów możemy stwierdzić, z jakimi problemami najczęściej ten personel się do państwa zgłaszał? Dokładnie z tymi samymi, które już wymieniłam wcześniej, bo tak naprawdę nasilenie tylko stresu i może odpowiedzialności i też poczucia lęku o siebie, o swoje zdrowie i bliskich. Tutaj w bezpośrednim kontakcie z osobami chorymi bądź potencjalnie chorymi jest większe wśród personelu niż społeczeństwa w ogóle, ale reakcje są bardzo podobne. Reakcje takie, że no już nie daje rady, że ten lęk i niepokój jest na tyle nasilony, że nie jestem w stanie funkcjonować już prawidłowo, zrób coś, postaw mnie na nogi, czemu ja jestem taka rozedrgana i nie mogę spać, tylko cały czas myślę i wybudzam się w nocy, jestem niewyspana, nieskuteczna później, nie radzę sobie, nawalę, zaraz nawalę w pracy, no, zrób coś, postaw mnie na nogi. To mniej więcej tak to wygląda, ale to dobrze, że jeśli nawet nieformalnie, ale musimy szukać pomocy i jeśli tą pomoc otrzymujemy, to chyba jest najlepsze, co możemy zrobić dla siebie nawzajem.
A czy są jakieś sposoby, jakimi możemy sobie na własną rękę radzić z tymi problemami? Mam na myśli tu strach, lęk. No, my cały czas mówimy o tym, że jest tak bardzo źle i tak dużo osób tak ciężko to przechodzi, ale pamiętajmy, że bardzo dużo osób radzi sobie, może tak optymistycznie też tutaj, żeby to wybrzmiało, że te nasze możliwości adaptacyjne są niesamowite i wiele osób jakoś płynnie, dość płynnie sobie zmieniło tą organizację swojego życia i zaakceptowało to, co się dzieje teraz i tą formę kontaktu, którą mamy właśnie przez różne takie dziwne media, gdzie jesteśmy w małych okienkach i nie możemy sobie porozmawiać przy kawie wspólnie, bezpośrednio. Więc te zdolności adaptacyjne zarówno w środowisku medycznym, jak i w ogóle w społeczeństwie są dość duże, bo jest bardzo dużo osób, które sobie fajnie radzi i odnajduje siebie w tym troszeczkę takim innym świecie, gdzie jest, niektórzy potrafią sobie wygospodarować więcej czasu dla siebie, więcej czasu dla bliskich, więcej czasu dla książek i innych przyjemności, które można mimo tego lockdownu i ograniczeń rozwijać swoich zainteresowań i takie wyciszenie, troszkę wyhamowanie w tym pędzie naszym niejednokrotnie jest wykorzystywane w sposób bardzo pozytywny. Więc też musi to wybrzmieć, bo wydaje mi się, że to jest też ważne. Poczucie też satysfakcji, że możemy pomagać, że czujemy się potrzebni, to niejednokrotnie słyszę, czy od ratowników, czy właśnie od lekarzy, czują się tacy bardzo zmobilizowani teraz, bardziej zainteresowani swoimi specjalnościami, bardziej skupieni na tym, żeby właśnie odkryć te nowości, który lek można stosować, który nie, jak możemy pomóc pacjentom, jak tutaj skojarzyć przyczynę ze skutkiem i efektywnie pomagać. Także dużo, dużo też pozytywnych rzeczy możemy z tego wynieść i każdy dobrze, żeby szukał w sobie tych pozytywów, bo wtedy jak na to spojrzymy tak lekko z dystansem, a jednocześnie konstruktywnie, no to i my ocalejemy w zdrowiu i jesteśmy bardziej skuteczni. Znaczy wiesz, jak ja obserwuję to, co się dzieje, to bardzo celnie powiedziałaś, że mam wrażenie, że pandemia podnosi naszą wiedzę merytoryczną, że bardzo zachęca ludzi, niezależnie od poziomu opieki zdrowotnej, do poszerzania swojej wiedzy. Ludzie coraz więcej czytają. To jest fascynujące, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze w POZ-ach, lekarze szpitalni różnych specjalności doczytują, jednocześnie no, trochę poszerzając pewnie swoją wiedzę podstawową. Natomiast ja w intensywnej terapii mam obawy. Ta praca jest bardzo obciążająca fizycznie. To jest wchodzenie w skafandrze, przewracanie ludzi z otyłych, bardzo otyłych, przy wentylacji z brzucha na plecy, więc są to problemy somatyczne, bo wiadomo, że człowiek dusi się w maskach, przy ubicach go podspływa. Do tego jest obciążenie emocjonalne związane z tym, co się dzieje. I powiem ci, że ta nauka nie dla wszystkich jest taka pozytywna. Akurat teraz na początku pandemii dołączyły do mnie do zespołu osoby młode, zaraz po studiach, myślę tu o kadrze pielęgniarskiej i powiem ci, że nie wszyscy sobie dali radę. Teraz, kiedy kończy się ten wstępny okres taki próbny pracy na oddziale, część osób powiedziała, że tłumacz jest tego, pojawia się u nich lęk, wypalenie zawodowe. To jest to, czego ja się właśnie boję, że wypalenie zawodowe czy PTSD u nas będzie tak silne, szczególnie jak patrzymy, wiesz, wcześniej umierała nam 1/3 pacjentów. W tej chwili, jeżeli mamy oddziały covidowe, umiera nam zdecydowanie więcej, bo tych chorych wentylowanych mechanicznie praktycznie no, nie da się uratować konwencjonalnymi technikami i tego się boję. Czy nie uważasz jednak, że
nie wiem, czy powinniśmy się przerotować na inne oddziały, bo ja bardzo chętnie bym się, już teraz bym się przerotował na zupełnie inny oddział do pracy. Ja o tym samym właśnie pomyślałam, że powinna być, tak, no właśnie, to, ale to chyba w każdym szpitalu takie rozwiązanie powinno funkcjonować, że jakaś rotacja jednak okresowa, ale taka dłuższa, nie jest dyżuru na dyżur, broń Boże, tylko powiedzmy miesięczna czy kwartalna, prawda, powinna być, tylko no, czy mamy tylu specjalistów, również personelu średniego, które jest w stanie się rotować, no, no właśnie, to jest ten problem, że rzeczywiście to wypalenie, tak potocznie już mówimy często, ale to jest słowo wytrych, które mówi o wielu reakcjach odmiennych, bo każdy inaczej to wypalenie przeżywa. Jeden przeżywa poprzez gniew i bunt, drugi poprzez, czyli takie mechanizmy radzenia sobie patologiczne typu alkohol, dużo fajek i jakieś takie szybkie rozrywki, które mają jakoś zredukować to napięcie albo zobojętnienie i takie instrumentalne traktowanie swojej pracy i swoich podopiecznych. Nie? Także to jest bardzo dużo różnych reakcji, które w większości tych wszystkie te objawy wypalenia, mimo że odmienne, są destrukcyjne, to prawda. No ale jakie rozwiązanie poza tą rotacją pracowników, których jest za mało? No oczywiście wsparcie takie psychologiczne, tak, ale to jest na długoterminowo i jakby no też angażuje czas, którego wy nie macie teraz, nie? Więc pytanie, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze pomóc i jakimi sposobami was odciążyć? To jest pytanie rzeczywiście bardzo trudne. Ja szybko jeszcze dodam do wypowiedzi pana profesora, że zdaje mi się, że to wypalenie też, przynajmniej z moich rozmów ze znajomymi, młodymi lekarzami, którzy zaczęli dopiero pracę, wynika troszkę z tego, że wielu ludzi straciło jakiś swój wentyl dla emocji. Wcześniej, nie wiem, ktoś był na siłownię, ktoś bardzo często organizował spotkania towarzyskie, basen, rower, no a teraz chcąc, nie chcąc, jednak te nasze wszelkie aktywności zostały bardzo, bardzo ograniczone i myślę, że dużo ludzi straciło po prostu swój sposób, żeby rozładować te negatywne emocje i żeby nie czuć się tak przytłoczonym pracą, nie ma za bardzo co zrobić ze sobą. Mm-hmm. No ale to jest to, o czym mówiłam, że jedni są elastyczni i potrafią sobie znaleźć rozwiązanie, bo to niekoniecznie trzeba iść do siłowni, gdzie wszyscy siedzą i chuchają na siebie i się pocą i mogą się wzajemnie zakażać, więc no, to jest kwestia też poszukania sobie jakichś alternatyw, które będą nas cieszyć, ale w ogóle bez względu, to bardzo ciekawe, co pani mówi, że bez względu na formę, która nas kiedyś relaksowała, to teraz są inne okoliczności, inny świat, inne możliwości, i trzeba znaleźć czas dla siebie. Tak, to jest prawda. To jest to, o czym też Łukasz mówi, nie? Że nie wiem, kwestia rozrzedzenia tych dyżurów, żeby dać ludziom czas, żeby mogli po prostu się zresetować, odprężyć, uciec, po prostu uciec od tej pracy i tego ciężaru, który i fizycznego, i psychicznego, nie? Który ciąży na was. Zająć się czymś niezwiązanym z pracą, chociaż przez moment. Tak, ale to też kwestia tego, że są osoby, które potrafią o siebie zadbać i pilnują tego, a są takie, które zapominają o tym. I wydaje im się, że bez nich świat się zawali i on musi to robić i zapomina o sobie, tak? Zostawia sobie tylko 5 godzin na spanie i leci dalej. No a to ma krótkie nogi niestety, jest, no nikt nie jest niezastąpiony, oczywiście możemy myśleć, no co jak nas nie będzie, no to sobie ludzie muszą poradzić, ale ty musisz odpocząć, żeby później być efektywny i dłużej pracować, wydajnie, sensownie radzić sobie z obowiązkami, także to chyba może powinniście też rozmawiać między sobą, nie wiem, na odprawach, nie tylko o pacjentach, ale i o sobie. Tak bardziej otwarcie, nie wiem, najlepiej, żeby szef zaczął, Łukasz,
Ja mówię o swoich emocjach na odprawie i sytuacji, w której jesteśmy w trudnej sytuacji i w dyżurce jest minorowy nastrój. Właśnie jestem bardzo otwarty na taką komunikację i potrafię powiedzieć, że ja sobie nie radzę z sytuacją, ona mnie przerasta medycznie. W związku z czym, jeżeli to mnie przerasta medycznie, a wydawało mi się, że jestem takim bohaterem, takim hojrakiem, to niezwykle obciąża mnie emocjonalnie i zatrzymywanie tych złych emocji, które pojawiają się, bo choroba jest nieprzewidywalna. To jest tak, już ci się wydaje, że już ten pacjent wychodzi na prostą, już będzie opuszczał intensywną terapię, a na skutek jakichś wtórnych kłań ten pacjent ginie, więc to jest super przesłanie, że po to tworzymy zespoły i pracujemy w takich warunkach, żebyśmy rozmawiali nie tylko o tym, jakie jest dzisiaj CRP i czy ten pacjent wymaga rotacji do pozycji na brzuch i poprawy wentylacji, ale również tego, czy ty dzisiaj chcesz pracować z tym pacjentem, czy może potrzebujesz, nie wiem, no dzisiaj siedzieć i wypełniać zlecenia na komputerze i wysyłać je do laboratorium i pełnić funkcję administracyjną, albo może po prostu potrzebujesz 2 dni wolnego, koniec roku się zbliża, a zaległe urlopy w zasadzie każdy z nas ma, bo nawet nie było w tym czasie jak ich wykorzystać, więc 2 tygodnie to jest długo i wiadomo, że nie możemy sobie na to pozwolić, ale 2 dni urlopu, żeby trochę nabrać w pierś powietrza, się każdemu z nas przyda, żeby te święta takie smutne nie były. No też właśnie, przy okazji. Ale wiecie, też każdy mówi, no po co mam brać urlop, jak i tak nie mogę nigdzie wyjeżdżać, ale to nie chodzi o to, że trzeba wyjeżdżać, prawda, żeby mieć troszeczkę czasu wolnego i niekoniecznie trzeba lecieć do Egiptu w tym momencie. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bez względu na to, czy COVID, czy nie COVID, u nas neurochirurdzy zaczynają odprawę po 7:00 krótką, kilkuminutowym słuchaniem muzyki. To jest fajna rzecz. My z kolei zrobiliśmy tak, no, to jest uniwersytecki szpital, więc mamy trochę inny zakres obowiązków też, bo i dydaktyczne, prawda, i naukowe. Więc mamy odprawy tak zwane hybrydowe, czyli część osób, po prostu mamy taki grafik, że część osób jest wtedy online, dyskutujemy, ale wspólnie, ale ma ten oddech, że może pracować też zdalnie. No to jest przywilej i przekleństwo tego, że pracujemy w 2 instytucjach, ale w ten sposób też dajemy sobie ten oddech. Co kilka dni ktoś ma tą inny zakres obowiązków, który realizuje i może troszeczkę odetchnąć od pracy klinicznej. Ja chciałem tak wybiegnąć w przyszłość i zapytać o takie osobiste zdanie, pani profesor. Ile czasu zajmie nam powrót do tej normalności? Czy w ogóle to jest możliwe, żebyśmy wrócili do stanu sprzed pandemii? No, obawiam się, że niestety nasze życie się trochę zmieni. Ja oczywiście nie jestem prorokiem, ale tak sobie myślę, że niestety to życie wirtualne pozostanie. To ułatwia oczywiście też funkcjonowanie. Wczoraj miałam kosmiczny dzień na 3 komputerach, kiedy w tym samym czasie byłam jako recenzent na UJ-cie. Obecna przy obronie doktoratu, była rada programowa nasza z dziekanem tutaj na kierunku lekarskim, jednocześnie było spotkanie zarządu towarzystwa psychiatrycznego, więc no, czy to jest ułatwienie, czy to jest przekleństwo? Jakby się jechało na obronę do Krakowa, to by się nie dość, że spotkało z wyśmienitymi ekspertami z dziedziny, to jeszcze zobaczyło się piękny Kraków i pobyło tam. Natomiast tak, to się jest wirtualnie w 3 miejscach, a tak naprawdę to się siedzi tu w pracy i ten multitasking jest straszny. Natomiast to chyba trochę niestety z nami zostanie, te nasze konferencje naukowe, na które pewnie też jeździcie, zresztą słyszałam poprzednią rozmowę, też waszą, i tam wspominaliście o tym, że nagle musieliście zmienić na spotkanie wirtualne, a szykowaliście się na spotkanie i to chyba nawet w Krakowie miało się odbyć, prawda? Tak, dokładnie, tak.
No właśnie, piękny nasz Kraków, Wrocław też, zapraszam gorąco, natomiast no właśnie, to się może wszystko zmienić, a kiedy wrócimy do normalności, myślę, że człowiek ma bardzo duże zasoby takiej adaptacji, o której też mówiliśmy dzisiaj, więc będziemy pewnie szybko chcieli wrócić, jeśli tylko nam na to pozwolą epidemiolodzy i spadek zachorowań i mam nadzieję szczepienia, więc ja bardzo liczę na to, że już w połowie przyszłego roku będziemy mogli zacząć funkcjonować kroczek po kroczku bardziej na żywo niż wirtualnie i troszeczkę może odetchniemy, mniej osób zacznie chorować i nam umierać. Więc ja jestem optymistką, ale niestety z obawą, że część wirtualnego świata już z nami pozostanie na zawsze. Znaczy, ja taki apel jedyny mam, żeby jedyne zachowanie obsesyjno-kompulsywne, które może pozostać, to żeby pozostało mycie rąk. Bo myślę, że nieufność społeczna będzie się długo utrzymywać i ludzie będą dosyć zdystansowani jednak do osób kaszlących w otoczeniu, ale jak ludzie będą myli ręce, to i to będzie jedna z kilku rzeczy, które zostaną nam po pandemii, to będę z tego powodu bardzo zadowolony. No tutaj niestety mam pewne obawy, że Polak mądry po szkodzie, ale na krótko. I to nie dotyczy tylko Polaków, tylko wydaje mi się, że to też jest tak, że my czujemy się, no tak jak w pierwszej fali, prawda? Byliśmy bardzo pokorni, bardzo tak społecznie też nastawieni, żeby sobie pomagać, żeby tak wspierać. I społeczeństwo wspierało medyków i w ogóle było tak naprawdę wzniośle i wspaniale, ale krótko. I to też obawiam się, że teraz też tak będzie. Ale nadzieja w edukacji, prawda? Od podstaw, od młodych lat. Oby nasza edukacja się rozwijała, nie zwijała, to wtedy społeczeństwo będziemy mieli mądre i takie świadome. I przed szkodą wtedy Polak będzie mądry. Przed szkodą, Polka również. A przepraszam. Asiu, bardzo ci dziękuję za ten powiew świeżości, który wnosisz w nasz świat intensywistyczny. Zbliża się okres Bożego Narodzenia. Ja bardzo konwencjonalnie chciałbym w naszym imieniu życzyć ci zdrowych, to nabiera innego znaczenia, ale takich rodzinnych świąt, jeżeli uda ci się, z optymistycznym wejściem w kolejny rok, abyśmy mieli okazję znów się na konferencjach spotykać, a nie tylko w małym okienku, żebyśmy umieli sobie radzić z sytuacją, która nas otacza. Wtedy wy będziecie mieli mniej pracy i żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo, może to już tak patetycznie trochę zabrzmi, ale żeby nasze społeczeństwo było mądre przed szkodą, bo wtedy my będziemy mieli mniej pracy i oby tak pozostało. No ale wiesz, my musimy być też na tyle mądrzy, żeby temu społeczeństwu i ludziom przekazywać jakby taką rzetelną wiedzę, której wydaje mi się, że jest trochę za mało, a za dużo takiego zamieszania informacyjnego. Tego nam brakuje chyba, ale to też możemy kroczek po kroczku zmieniać. Siła w młodych. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia i wkrótce słyszymy się w takim razie na intensywnej po godzinach, do oglądania i słuchania, czego wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Wszystkiego Dziękuję. Dobrego. Dziękujemy. Do widzenia. Niewirtualną, papierową książką w rękach. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Dziękuję.